Dzień dobry państwu. Wróciłem z daleka. Zniknąłem tylko na chwilę, a deweloper wyciął połowę lasu na willę. Panie ministrze, jesteś obleśny. Na arenę wchodzi inspektorat leśny. Życiodajne drzewa, pożeracze dwutlenku. Mówił do ministra, masz z nami na pieńku. Dęby, klony, buki, olszyny, wierzby, jabłonie, grusze, jarzębiny. Się policzą z wami, a wróg syny. Bez nas nie będzie żywej krainy. Kiedyś czarny dzięcioł z chęcią pięcią. Teraz jego dom umiera w tartaku. Leśna rada zwierzaków i ptaków zaleca wszystkim wrzuć szyszkę do piachu. Niech szumi, szumi las, szumi las. Bez jego szumu, szumu nie ma nas. Czas na odbudowę, porządek. Zrobić w Polandii zielony przylądek. Czas odzyskać stracony rozsądek. Zasadzić dom dla leśnych żyjątek. W niedzielę, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. I sobotę, chodź do lasu z psem i kotem. Wysyłamy tutaj leśną flotę. Panie ministrze, nie wiesz co będzie potem. Odeślemy cię do San Escobar pierwszym samolotem. Razem z prezesem i jego kotem.